Jakbyś dobra, jako prowadzący się... umiał program prowadzić, to byś wiedział, jak prowadzić. No, ale słuchaj, że... odbieramy telefon. Za bardzo nie umiesz. Przestań, Mateusz, mi te bzdury opowiadać. Dobrze. Takie łajno wpuszczacie na... Nie dzwonicie do tego łajna. Młody, zadałem pytanie, kto wygra? Poczekaj, od zadawania pytań tutaj jestem ja. Nie sraj po gaciach. Gdybym stoczył jedną walkę w życiu i tak zakończył, to pewnie miałbym z tym bardzo duży jakiś tam kłopot sam ze sobą, ale ja stoczyłem już ponad 50 walk. Walczyłem, jak jeszcze ty nie wiedziałeś, Sławek, co to piwo. To ja już walczyłem. To ryzykowne stwierdzenie. To mogę wiedzieć. To się kłócił. No, także na tyle walk... Nie, coś tam kojarzy. No, na tyle walk i tak cały czas rekord jest do przodu, także... Jedziemy dalej. Mamy w tym momencie pierwszy telefon, a że programy na Cloud są zawsze mocne, to słuchamy. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, witam serdecznie. Radar z Madrytu przy telefonie. Radar, czyli zawodnik z meczu 1 na 10, Boro na 10. Siemanko, Radar. Do kogo masz pytanie, czy to znowu roast? Siemanko, no ja tutaj takie pytanka, to można powiedzieć, że ja mam do wszystkich. Ja tu widzę, że w ogóle emocje kipią w powietrzu. To fajnie, Marcin przed chwilą się o chujowych żartach wypowiedział dokładnie. Też nie jestem fanem chujowych żartów. Emocje mamy tutaj, panowie, widzę między wami, w powietrzu wiszą. Ale co się dziwić, mamy takie doborowe towarzystwo. No dziadkowie, bo dziadkowie, emeryci. Ale Marcin, nie chwal się dzisiaj swoim pasem w UKU, bo starzy ludzie plus pasy źle się kojarzą Tomkowi Hajto. Panowie, jak tu wspólnie siedzicie, to będąc szczerym wyglądacie, jakbyście chcieli kogoś oszukać na pieniądze. I to Bóg wie kogo, jak Najman nie ma hajsu, bo mu komornik zabiera, Peszko przepił, Hajto przepierdolił na hazardzie, Bartman był siatkarzem, co on może kurwa zarabiać, ale zawsze lepiej nie zarabiać niż grać w ekstraklasie jak Augustyn. Wiecie w ogóle, w jakich klubach piłkarskich grał Błażej? No bo ja nie, ale dajcie... jak się to stanie w ogóle kurwa istotne. Błażej bardziej bym się rozwinął na twój temat, ale to bym musiał się przyznać, że oglądam polską ligę, a już bym wolał, żeby ojciec nakrył mnie na oglądaniu pornola. Także Marcin, Tygrytku, no ty się tam ze Sławkiem Peszko dogadasz, bo on lubi, jak go coś dobrze klepie. W dodatku łączy was to, że oboje mieliście nie u jedynku. Słuchaj, a tak na poważnie, nie? Bo ja mam dosyć istotne pytanie. Gdyż, no wiadomo, jakby bądźmy poważni, to jest takie czasy. Gdyż żyjemy w świecie dezinformacji. Wiadomo, jak to jest. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy zasypywani treściami, informacjami, często nieznaczącymi. Wiadomo, mózg nie jest w stanie tego wszystkiego wchłonąć. A różnego rodzaju rozpraszacze sprawiają, że nie docierają do nas informacje istotne. W związku z tym chciałem ciebie konkretnie spytać, czy mówił ci ktoś kiedyś, że jesteś debilem? No powiedz, ja pytam tak, bo pewne fakty mogą mi insynuować, że takie pytanie już kiedyś zostało postawione, nie? Najmanu to ogólnie ciekawe zjawisko. U Marcina na szyi zawsze widnieje taka złota spluwa. To ciekawe, bo spluwa na niego to cała Polska. Jestem ciekaw, czy to po prostu względem przesłania. Także życzę ci, Marcin, powodzenia w najbliższej walce. Nie dziwię się, że wychodzisz do niej z lizakiem, bo i tak zawsze zsiesz w oktagonie. Tomek jest z nami, Tomasz Hajto, właśnie wielka persona, to trzeba powiedzieć. Niewielu zdaje sobie sprawę, że jego problemy z hazardem były jednocześnie ratunkiem, aby nie wpaść w problemy z narkotykami. Mianowicie, jak już przyjebał większość hajców pokera, to ciężko było mu wciągać kreskę dwuzłotówką. Zabawna sprawa z tym, że Tomek ma tak ciężkie wspomnienia z pasami, a grając w pokera też nigdy nie chciał pasować. Panu Hajto pewnie też się wydaje, że dobrze prowadzi swoją karierę. Ale nie przejmujcie się, po alkoholu on myśli, że wszystko dobrze prowadzi. Będąc szczerym, widziałbym pańską walkę z Beatą Kozidrak. Byłbym ciekawy. Brawo wy. Co się stało? Rozłączyło coś nie z tego, co słyszałem. Ale kto to, jak panowie, się... panowie, no... Co to jest? Zróbcie mu... Słuchajcie, będzie można go obejrzeć, także ja mam nadzieję, że on dotrwa. To ja go zapraszam na ruszt, kiedy chcę i o której chcę. Boro z, nie, z nim. Albo robimy marmolady. Jakiś normalny program, albo łączymy z jakimś kompletnym kretynem, no bo przecież naubliżał nam tu wszystkich, jakiś frajer, co 4 klasy skończył. Jeżeli je w ogóle skończył zaocznie. No, ale nie wiadomo, kto to jest. Nie, nie, no, wiadomo. No. To jest Radar, nasz zawodnik, który walczy w programie... Radar. Boro na 10, jest jednym z 10, który walczy, a oprócz tego... Jak go zobaczysz, to będziesz wiedział, czemu Radar. Profesjonalną... Jak Radar? To ma pseudonim taki? Tak, ma pseudonim Radar. Siedział...
I co, on tak wszystkim tu naflugał, bo co on jest... Znaczy wiesz, program, który tutaj mamy, nazywa się Roast. Roast to taka formuła. Nie, rozumiem. Tak, formuła, nie, my mamy formuła, rozgrzewkę. Formuła na ubliżać wszystkim. Każdy szkołę skończył, jest wykształcony, włada czterema językami. Co, zadzwonił ktoś do mnie, bo on u was walczy. I naflugał wszystkim, poubliżał i co, on, nie wiem, co chce przez to walkę dostać? Proszę cię. Brawo, Gianni. Żeby wyjść, zawalczyć Gianni, tu z którymś z nas. W niemieckim, polskim, jugosławskim, serbskim i angielskim. Ja będę rozmawiał z gościem, bo on zadzwonił. Ja mam problem z innym, że to nie on dzwoni, tylko tutaj do niego pewnie reżyserka dzwoni. Ja widzę taki problem. No i to, i nie wiem, czy to ma być kurwa śmieszne, zabawne, nie wiem, no bo to, nie wiem, czemu to ma służyć. Nie wiem, wiesz, powielanie wielu sytuacji naszych życiowych i opowiadanie to za każdym razem, to się mija kompletnie scenę, bo po pierwsze, ja wam powiem teraz jedną rzecz. Ja tu przyszedłem jako gość. Tak, to nie, gali... to nie ma być roast, masz być rozgrzewka. Ja tu przyszedłem jako gość, powspominać ostatnią walkę i fajnie się z wami pobawić. Jak ja mam słuchać, przyjść tutaj i słuchać... No ale ktoś go włączy na to, ja, ktoś do niego zadzwoni, jakiegoś typa, który, mówię, skończył 4 klasy podstawówki zaocznie, jedyny jaki język włada, to jest jego telefon, bo bez telefonu, gdzie ma ten, jak to się nazywa, co pomaga pisać, to by zdania nie napisał z przecinkami. No to sorry, panowie, zaraz stanę i pojadę do domu. Ja mam co w domu robić, uwierzcie mi, no. Nie, zostań, będziemy o piłce teraz rozmawiać, Marcin. Nie, tylko ja mam w domu co robić, no wiesz, no, to było fajne przed pierwszym Cloud, pośmialiśmy się wszyscy, powypominali tobie, Leona, mi, dobra, mój wypadek, z którego się już tyle razy tłumaczyłem, to dla mnie to jest... I on akurat jakiś... Radar. Nie, radar. Jakiś imbecyl będzie mówił o tym, czy ja kiedyś grałem w pokera. Ja w pokera nigdy nie grałem. No w ogóle mi się nie chce takich nawet do tego odnosić. Także jakbyś jako prowadzący umiał program prowadzić, to byś wiedział, jak prowadzić. No, ale słuchaj, odbieramy telefon. To bardzo nie umiesz. Nie odebraliście tego telefonu, tylko zadzwoniliście do niego. Radar dzwoni na każdy program. Ale no super. Przestań, Mateusz, mi te bzdury opowiadać. Dobrze. Chciałeś przejść do piłki nożnej, to przejdźmy, bo ja nie wiem, czy mam przerywać, jeżeli ktoś śmieje monolog. Przejdźmy do piłki nożnej, klasyka. Zobacz, mamy... kamera może pokazać... Tablicę, Marcina. Tablicę dla Marcina. Ale to wyślemy Michałowi Probierzowi. Ja nie mam nastroju na to, naprawdę. Nie. To Marcin, ale ja mam do ciebie prośbę. Muszę się przestawić, naprawdę. Zniesmaczony jesteś? Jestem naprawdę zniesmaczony, że kurwa takie łajno wpuszczacie na... Dzwonicie do tego łajna i wpuszczacie na ten... No Marcin, będziesz miał okazję z gościem sobie wyjaśnić, no bo będzie na gali w Płocku. Dasz mu, także, wiesz... No. Może go, że każdego wyjaśniam, to on będzie prosty. Przepraszam, my mówimy o nim? Tak. Okay. O, co ja mam z nim robić? Fajny ananasik. Powiedz mi, co ja mam z nim robić? Ma dostać liścia, czy... Słuchaj, to jest już twoja wola, też będziesz na konferencji ale teraz? Ja nie będę z takim... Czekaj, ja jedyne, co mogę mu dać, to przynieść. Mam autogram karty z Niemiec, takie jak piłki gram. Napiszę mu dedykację, może sobie na ścianie nad łóżkiem powiesić. To jest jedyne, co ja mogę z takim gościem. Ja nawet myślę, że nas ogląda, więc ale, będzie słyszał. Ale ja nie będę nawet nim w polemikę wchodził, człowieku. Czy on będzie omijał cię teraz? Ale... Ludzie, ja mogę ze Zbyszkiem wyjść na rewanż jeszcze raz, ale ja nie będę z siebie schodził do tego poziomu, co on tutaj zrobił. No nie wiem, czy on chce mieć czterech, ile ma followersów tam? Czterech więcej chce mieć, czy ilu? Bo ja nie rozumiem. No, to jest człowiek. Ja mamy profesora muzyki, jestem po szkole z maturą, a nie po zaocznych 4 klasach. No, człowieku. Dobrze, zobaczymy, co radar w takim razie pokaże w walce 1 na 10. W tej mace mi 1 na 4. Co chcesz powiedzieć? No już nic. Halo, słuchacie? Jesteśmy, tak, jest, słuchamy jest. Cię. Dobra, niestety cię słychać. Kurwa. Zacznijmy od tego, że jeżeli nawet Marcin wygra, przypuszczam, że u lekarza będzie płakał, że go palec boli, pewnie do walki ze mną nie wyjdzie. A druga rzecz to jest taka, Marcin, proszę cię, zachowuj się jak człowiek normalnie, jak już tam poszedłeś, przy porządnych ludziach. I jedna rzecz, nie wiem, co ty tam rozrysowałeś na tablicy, czy zadanie w podstawówce jakieś dostałeś do rozrysowania domowe, nie mam pojęcia. Druga rzecz, to ja szybciutko, druga rzecz, nazywałeś mnie bardzo brzydko na roście, a na konferencji, kurwa, bardzo grzecznie stałeś przy mnie i nie potrafiłeś mi prosto w oczy. Taki byłem przerażony, kurwa, człowieku, taki byłem przerażony. No. Sparaliżowany ze strachu. Jeszcze raz proszę. Jeszcze raz poproszę. Może powtórzę. Jeszcze raz poproszę.
No. Ty kur... Nie do ciebie, kurwa, mogę do tamu skierować jeszcze. Ja tylko powiem widzom, Adrian, ile ty teraz ważysz? Teraz ile może ważyć? 3 kilo, bo 3 dni byłem chory i trochę wody ze mnie zeszło, mało jadłem. To ile, ile ważysz teraz? 83 kilo. 83 kilo. Marcin, ty? No ale tak mówię, no byle co zje, byle co powie, no i to tak... Ile tak... ważysz, Marcin? 108. 108 kilo, czyli jest 25 kilogramów różnicy. Jest to kolosalna różnica. Kursy ale na Marcina... w intelekcie jaka jest różnica? Tam jest przepaść, kurwa. Tam nas dzielą lata świetlne. Tutaj mamy tylko 25 kilogramów. W kilo... A jeśli chodzi o intelekt, no to przecież to są lata świetne. To jest galaktyka, kurwa, no. Chciałem powiedzieć, że kursy... nie wskazują jakiegoś bardzo dużego faworyta, ponieważ na ciebie jest 1,65, a na Adriana 1,98. Adrian, mów dalej, no bo ci przerwę. To jest Marcin Najman, kurwa, no. Nie, nie porównujmy tu żadnej wagi, to nie ma znaczenia. Warunki fizyczne nie mają znaczenia. Druga rzecz, Marcin. Twoja waga tylko wskazuje na to i przygotowanie. Jak ty, kurwa, rysując na zabity te kółka i krzyżyki... I się zmęczyłeś. Tak, że, kurwa, musiałeś kurwa, kurtkę ściągnąć. No, siebie. Bo się zmęczyłem. To, co mówimy w ogóle. Bo się zmęczyłem, bo na ciebie są takie ciężkie treningi potrzebne. Marcin, spokojnie, o to się nie martw, dostaniesz ciężki wpierdziel. Druga rzecz, Bartman, czy jest tam ten człowiek? Słucham cię, krzykaczu. Halo, tylko muszę słyszeć, bo ja naprawdę mam tu echo, jak jeśli fajnie, jak słyszycie... Bo uszy się myje, masz pusty łeb, a poza tym uszy się myje, nie przedmuchuje, ty kurwa głąbie. Uszy się myje, nie przedmuchuje. Ale ty ciebie nikt nie pyta. Jak chcesz coś mówić, to łapa do góry. No, mów dalej, co chciałeś do Zbyszka, słyszycie. Tak, to sorry, że w ogóle ponad... Przypomniał sobie. Bo nie wspomniałem imienia. Zbyszek, tak? No. Dobra, Zbychu. Ja słyszałem, że gdzieś tam w kuluarach jakieś słuchy mnie doszły, że chciałbyś się zmierzyć z prawdziwym freak fighterem typu Mister Cios, więc ja jestem otwarty na pojedynek z tobą, bo mówili mi, że dostanę teraz jakiegoś sportowca, dostałem kurwa Marcina Najmana, więc chyba nie o to mi chodziło. Więc ja cię zapraszam na Trójeczce do Oktagonu, jeżeli byś był chętny, ale oczywiście jak już rozprawię się z tym kurwa Pluskiem Najmana. Słuchaj, jak coś z ciebie zostanie po tym, jak Marcin z tobą skończy, to będziemy gadać. Brawo. Mógł na jednej gali wziąć, grubego i długiego. Ty, pozdrowienia i Sławek, trzymaj się tam. Ty, uważaj, bo trzeci na ciebie jest chudy, bo tak, żeś ostatnio szczekał na panelu, że chłop też już jest na ciebie cięty. A jeszcze, słuchaj, unik, słuchaj no. Uważaj to na siebie, bo coraz bardziej wieje, wiesz? Ja się trochę boję, że cię kurwa gdzieś wywieje. Weź no się przywiąż kurwa jakąś linką do bramy kurwa, żeby cię nie porwało. Czekaj, bo tam mu echo we łbie dudni, on nie rozumie kurwa. Pierdolę właśnie za to, co ty gadałeś, bo taki plany byłeś, a na konferencji cichutko siedziałeś i bałeś podejść. Bałeś się podejść do Adriana Ciosa? Człowieku, byłem przerażony, no taka persona, no człowieku, no kurwa, Mike Tyson to jest taki, Mike Tyson? Przy uniku taki malutki jest. Przy człowieku to jest persona, to jest ktoś, no. Adrian, czy coś jeszcze? Dobra. On 3 razy powtarza dobra, bo to echo tak długie, nie? Dobra. Długi, gruby, pozdrawiam was. Flippy flap. Dziękujemy bardzo, Adrian, za telefon i przypominamy, Adrian... zawalczy z Martizak, tak? Nie, ja nie, powiesz, nie wpychaj mi w usta coś. Nie, zapytałem, nie odezwałeś się, więc no, pytam. No nie, no ale bo ty prowadzisz tak narrację, że jak ktoś się nie odezwie, to jest już tak, jak ty mówisz. Spokojnie. Poczekaj, zadałem pytanie, spokojnie. Kto wygra? Poczekaj, od zadawania pytań tutaj jestem ja. O, proszę. Ja teraz nie walczę, więc ja to poprowadzę. Uwierz mi, lepiej od ciebie, co? Ja nie będę się musiał dużo szykować. No i teraz no, tak, szanowski no, no, no dobra, ale... żartobliwie, widzisz, w końcu się ty też uśmiechnąłeś, bo ty wszystkim zadajesz pytania, a ciebie no, dziwne, skoro jestem prowadzącym, że zadaję pytania. No przecież zażartowałem, dobrze, nie bierz wszystko do siebie od razu. No. Słuchaj, zadałem pytanie, kto wygra, więc teraz pytanie, Lizak czy Najman? Ale je...
Nie bój się, nie będzie lał, nie będzie lał wodą już. Ja mu tą wodę ja chcę, zabiorę. Ale ja nie chcę takich rozstrzygnięć robić. Marcin, wiesz, nie jestem za tobą. Ja powiem tak, tu jest tak duża różnica wagowa i po drugie wiekowa, że nawet nie wiem, czy rekordu jakieś nie bijecie. Nie. Bo ty masz ile teraz, Marcin? 44. 44. W Rosji, jesteś... słuchajcie, działy się walki w każdej możliwej konfiguracji. 2-1. A ile ma Lizak teraz? 61, 65 kilo będzie ważył. Ile ma Lizak? A ile lat ma? Lat ma? Około 20... On się przygotował. Słuchaj, nie pamiętam każdego. Żartuję. Ty też się musisz zaczerwienić, nie tylko my. Tak, gdyby Lizak nie walczył ze mną, z każdym rywalem trzymałbym kciuki za Lizakiem. Więc absolutnie się nie zdziwię, nie dziwię się tym, którzy trzymają za niego kciuki, bo sam bym za niego trzymał kciuki, no tylko, że akurat nie walczę. No. Chciał jak najdłużej wytrzymać, bo z każdych reklam w rundach miał pieniądze. No i gość, dlatego ich nie nokautował. Nie, no, trzymał ich do końca. Tak, ale tak było. No przecież trzymał Albercika pacnął i go trzymał, żeby się czasem nie wywrócił. I go kieruje. Marcin, zatrzymaj się do reklam. Ale nie, no poważnie. Do reklam. Ale nie, dobra. Mija 10. runda, ten trener z Dunek mówi, że kończymy. Kliczko wychodzi. Koniec. No, no to, ale no, to na co się obrażał? No tak było. No. Ale ty byś na tych reklamach nie zarobił. Dlatego wariacie, dlatego nie reklamuję. Słuchaj, ja teraz na koniec raz zażartuję. Ty o ile walczyłeś, ostatnia walka ile była? 16 sekund. Jak to 16 sekundach gadałeś 12 minut, to jakbyś 10 rund przeszedł, to byś 3 dni gadał. No nie, dlatego lepiej niech się szybko. Dostałem na ucho, że była ankieta na czacie. Wiecie, no. jaką chcą ludzie walki? Jakiej walki? Moją z tobą. Nie. Hajto Kanioski. No i to jest dobra walka. 68%. Ile? 68%. No i to jest dobra walka. Czyli tak, zaczynamy od nowa. Czyli pan Hajto. To ile masz lat? Dobra, ile masz lat? 29. Mój syn ma 30. Także pan Hajto. Także pan Hajto. Nie, i to jest bardzo fajna walka. A jakie jeszcze były walki w ankiecie? Dostałem tylko jedną. Jedna. Peszko Małysz. Face to face. Tomasz Hajto, Mati Kanioski. Oczywiście, mało tego mogę powiedzieć. No wy macie tu jakieś face to face. Tomek. Pan Tomek. Tomasz. Proszę, wielkie wydarzenie. Ale nie ma z nim walczyć. Nie, tam walczyć nie będziemy, ale face jak face. Nie będziemy. Ale jak nie będziemy. Nie wiadomo, to nie wiadomo. Że to? Ty, ale wzrostem jesteś... Mati, ty jesteś wyższy. Wieku, jakbym z tatą wyższy. Rozmawiał. Wiadomo, z klasą. Panie i panowie, jeszcze patrzymy? Nie, sraj po gaciach. Absolutnie. Panie i panowie, Cloud MMA 2 odbędzie się 28 października w Płocku.